Siema, witajcie, tutaj Teriel, a to jest gra Might & Magic Duel of Champions Beta. Dziś wam zaprezentuję swoją dalszą rozgrywkę i pokażę nową talię kart, którą zdobyłem i mam nadzieję, że rozgrywka będzie udana dla mnie. Oraz w międzyczasie opowiem wam o moich przemyśleniach oraz pokażę wam, jak mniej więcej wygląda już na późniejszym poziomie właśnie rozgrywka z tej gry. Na początek pokażę wam moją talię zdobytą. Jak wcześniej wspominałem, gra jest oparta na grze Heroes of Might & Magic 6 i jednostki są właśnie... Jednostki i frakcje są właśnie z tej gry przeniesione na system karciany. Moją główną drugą talią jest Inferno. I mam tutaj bohatera, który nazywa się Belias. Jego podstawowe statystyki, moc, magia oraz exploring. Tak? Chyba to powiedziałem. I jedna z jego umiejętności jest taka, że może zadawać jeden punkt damage'u podczas walki wrogiemu przeciwnikowi. Ok, jak sami widzicie, jednostki są niemal z rysem przerysowane z podstawowej szóstej części Heroesów. Czyli na pewno jak ktoś grał, to na pewno poznaje te jednostki oraz ich umiejętności też są przeniesione tak jakby na pole walki. Ale już koniec takiego gadania. Czas rozpocząć mecz. Wybieram talię. I czekamy na kogoś, kto zechce ze mną zagrać. Czas oczekiwania nie jest dość długi. Teraz akurat czekam jakiś czas. Ale tak ogólnie to 5-6 sekund wystarczy, żeby kogoś znaleźć. No, póki co to jest jeden z plusów tej gry. Oprócz drugim jest oczywiście, że jest darmowa. Także w dniu premiery nie ma problemów, żeby ją sobie po prostu ściągnąć i grać dalej. Okej, po krótkiej przerwie jesteśmy ponownie i jest walka między Inferno a znanym Necropolis. Ja pierwszy rozpoczynam swoją turę. Wszystko szybko mówię, jak ktoś nie oglądał wcześniejszego filmu, jak wygląda system walki. Na początku każdej tury możemy wybrać jeden z współczynników dla bohatera. I jak wcześniej powiedziałem, ten trzeci to jest Destiny, a nie Exploration. I wybieram moc. Raz kończę turę. Moc jest głównie potrzebna, by przywołać na pole walki kolejne jednostki. Moc to... magia oczywiście jest potrzebna do zaklęć, a Destiny jest bardziej dla zagrań taktycznych. Ok, nasz przeciwnik zaczął się ruszać. Wystawił na pole walki szkieletory ulepszone, które potrafią zatruwać nasze jednostki i co turę zadają jeden punkt obrażeń. Są to bardzo denerwujące szkielety, ale no mam nadzieję, że szybko się ich pozbędę. Ok, czas na moją turę. Ja wyciągnę jednostkę, która się nazywa Demented, czyli znaną podstawową jednostkę z Inferno. Jego działanie jest takie, że atakuje przyległych wrogów. Ok, to na razie nic nie zrobię i mogę jedynie inwestować w siłę. I teraz czas na ruch przeciwnika. Ok, jak sami widzieliście, szkieletem zaatakował moją jednostkę. I teraz, kiedy miałem już 3 punkty, teraz mam już 1. Ponieważ zostały zatrute. Jak sami też widzicie, pole walki zostało podzielone na kilka obszarów. Podstawowe to są dwa rzędy, których mogą stać w jednym łucznicy i jednostki latające, a w pierwszym jednostki latające oraz które walczą wręcz. Tutaj na górze mamy miejsca na zaklęcia, które mogą być używane na dany rząd, również pionowo oraz poziomo. Tutaj mamy miejsce na zaklęcie, które zostało aktywowane dla danego bohatera lub na całą walkę.
Tutaj mamy własną talię kart, której nie możemy podejrzeć, oraz tak zwane cmentarzysko. Tutaj na dole mamy dwie karty eventów. Jedna daje teraz, że każdy z graczy wyciąga jedną kartę, a ta powoduje, że nowa przyciągnięta, przyzwana jednostka dostaje po jednym współczynniku więcej. Ok, teraz jest na mój ruch. Wezmę Cerbery oraz pokonam jego zombiaków. Okay, i teraz zwiększę swoją moc i zakończę turę. Teraz poczekam na jego ruch. Jeśli chodzi o statystyki czy jakiś leadership, to znaczy, że raczej można to określić między innymi rankingiem, którym mój teraz wynosi 1, a mojego przeciwnika wynosi 49. Teraz czas mój ruch. Tym razem przywołałem żywioki powietrza. Są one dość wytrzymałe i doskonale sprawdzają się na polu walki. Teraz zwiększę swoją magię, bo już widzę, że mam parę zaklęć do wykorzystania. Teraz zaatakowałem właśnie moimi cerberami danego bohatera i już ma 19 punktów. Teraz poczekam na jego ruch. Tutaj obok danych statystyk moich jest coś w stylu zasobnika, ja to tak nazywam, czyli co turę zwiększa nam się ilość punktów, które możemy wydać w danej rundzie. A wydajemy je oczywiście używając kolejnych kart. Czas na moją turę. Teraz użyłem zaklęcia, które powoduje, że każdy, kto przejdzie przez ten rząd, którym ustawiłem to zaklęcie, dostaje 3 damage'u. Oczywiście tyczy się to jednostek przeciwnika. Kart jest 3-4 rodzaje. Pierwsze z nich są podstawowe, które są oznaczone białym kolorem. Rzadsze to są, raczej bardziej niż podstawowe, są oznaczone zielonym kolorem. Oraz powinien mieć gdzieś tutaj. Oraz tak zwane epickie już są oznaczone niebieskim kolorem, oraz legendarne pomarańczowym. Ok, tutaj na pole walki przyzwałem 2 sukubusy oraz barda, który właśnie teraz w wersji beta nie działa, ponieważ gdybym wyciągnął go w normalnej wersji, mógłbym wyciągnąć jakąś jeszcze jedną jednostkę dodatkowo. Ok, zwiększam poziom many i zakończam turę. Teraz czekam na ruch przeciwnika. Każda z jednostek jest opisana współczynnikami. U góry mamy ilość punktów, które musimy wydać na tą daną kartę, z jakiej frakcji pochodzi i jakie są jej wymagania, czyli jakie współczynniki musi mieć, żeby wywołać tą postać, jej atak, współczynnik kontrataku oraz punkty życia oraz krótki opis, co potrafi. No w tym przypadku akurat jest odporna na kontrataki. Ok, skoro jeszcze mój przeciwnik się rusza i nie wiadomo co będzie robił, to opowiem teraz o minusach tej gry, które sobie wpisałem. Najważniejszym powodem, raczej najmniejszym powodem jakie są,
Okej, największą wadą póki co tej bety jest to, że jest mało stabilna. Prawdopodobnie jeśli w ciągu tego filmu film się po prostu zatrzyma albo urwie, to znaczy, że po prostu gra się zawiesiła i niestety na ten dzień dzisiejszy nic na to nie mogę poradzić. Okej, teraz jest moja tura. Użyłem zaklęcia, które powoduje, że moja jednostka, gdy ma mało życia, może się przewrócić, tak jak wampiry. Okej, teraz użyję czaru, który zabija po prostu jednostkę. I tak ładnie pozbyłem się wampirów. Tutaj nic nie mogę teraz zrobić. I zakończam turę. Okej, z kolejnych błędów, które miałem wymienić, ale został już naprawione, to był szybki spadek ratingu, który po prostu, gdy wygraliśmy jedną walkę, został zwiększony o 30, a gdy przegraliśmy, zostaliśmy znowu na 0. Teraz na szczęście zostało to poprawione. Największy chyba jest póki co problem z balansem postaci i czasami gra jest bardziej oparta na tym, co jest losowo, niż to, co może wynikać z umiejętności gracza. Okej, to jest teraz był mój ruch. Zadałem kilka dużych damage'y mojemu wrogowi oraz ustawiłem w tej linii moich przymierzeńców, żeby mi mogli w pokonaniu tego żywiaka. Niestety użył takich zaklęć, które powodują, że jego atak zostaje zwiększony i przez to ma aż 8 punktów ataku, co jest bardzo potężny. Dzięki temu jest właśnie potężny, przepraszam. I okej, będziemy próbować go zniszczyć jakoś. Okej, mam nadzieję, że tą partię wygra, ponieważ zostało już tylko jemu 9 punktów i ja już mam jeszcze całą w ręku talię moich przymierzeńców, których na pewno przyzwę. A i użył czarów, który zmiata wszystkie moje jednostki, super. 8 damage do wszystkich jednostek. No super. I tak jak wcześniej mówiłem, może przy pierwszym filmie, że warto grać właśnie do samego końca, bo jak sami już zauważyliście, rozgrywka może zupełnie się inaczej się toczyć. Okej, teraz użyłem czaru, który mógł powodować, że mogę wyciągnąć jedną dodatkową kartę. I teraz czekamy na jego ruch. O, na pole walki coraz silniejsze jednostki wyciąga. Ale już mam sposób na niego. O ile dotrwam do tury, której będę mógł użyć pewnego zaklęcia. A jeśli chodzi o plusy właśnie tej gry, to na pewno jest bardzo przystępna. Jak sami widzicie, walka jest dość szybka i nauka wszystkich zasad jest dość prosta i nie ma problemu przyswajania tego. I na pewno jest darmowa oraz to, że jest multiplatformowa, czyli że jeśli gramy na komputerze teraz, to na pewno będziemy mogli zagrać na tabletach z Androidem i iPadzie, co jest na pewno wielkim plusem tej gry.
Okej, teraz czekamy na ruch przeciwnika. Widzę, że coraz koręcej się robi. Teraz widzę, że użył czaru, który może wybrać jedną kartę z jego talii. Czekamy na nadzieję, że wybierze coś mało interesującego. No i właśnie użył zaklęcia, które powodowało, że mógł zabić jedną z moich jednostek. O, tym razem kolejne kosmo zaklęcie, tym razem polegające na tym, że wybiera jedną jednostkę ze swojej talii. Teraz użyłem zaklęcia, które nazywa się Puppet Master, które polega na tym, że mogę przejąć jedną jednostkę z przeciwnika. I teraz czekam na jego ruch. On przysłał kolejne jednostki przyzywa, a mi został tylko jeden punkt życia, ale nic, gram do końca i mam nadzieję, że jeszcze wygram to, bo mam parę jeszcze kart, które mogę użyć i spowodują niemałe zamieszanie. Tak jak wcześniej mówiłem, większość jednostek, które po prostu są danej frakcji, czyli na przykład jeśli bohater jest frakcji Necropolis, to nie może używać właśnie jednostek z innych miast frakcji. Okej, okay, no ostatni turze swojej chyba przyzwałem wszystkie jednostki, jakie mogłem mieć teraz. Z jedną z ciekawszych jest ta jednostka Roach Mercenary, która powoduje, że jeśli chcemy nią zaatakować, musimy wydać jeden punkt zasobów. Co jest dość ciekawe. A ze swoich kart jeszcze została mi jedna karta z zaklęciem, która powoduje, że co jedną turę wszystkie jednostki dostają po jeden punktu damage'u, ale na razie tego nie skorzystam, ponieważ widzę, że już wszystkie pola swoje zajął jednostkami i chyba raczej już nie mam szans, żeby to wygrać. Ok, jak sami widzicie, jeden. No, pokona mnie bardzo brutalnie. Po zakończeniu walki, albo gdy przegrywamy, no i akurat dostałem. Nie dostałem skillu żadnego ratingu. A jeśli bym dostał, to plus jakieś tam punkty, albo minus. Później dostajemy oczywiście doświadczenie. Zraz z nowym poziomem dostajemy pieniądze oraz ordery. Oraz po walce, wygranej lub przegranej, dostajemy też złoto. Kontynuujemy, oglądamy dokładne statystyki walki oraz ile trwała cała rozgrywka, w tym przypadku akurat 15, no 16 minut.
Możemy to oczywiście się podzielić z tym na Facebooku. Ja tego teraz nie zrobię, bo nie ma czym. I pokażę wam teraz na koniec sklep, co można teraz właśnie kupić. Bo oczywiście jeśli coś jest darmowe, to nie do końca, bo za część rzeczy pewnie trzeba będzie zapłacić. Czekam aż się załaduje. Ok. Sklep jest tak skonstruowany, że nie trzeba mieć dużej ilości kasy prawdziwej, żeby rządzić w grze. Po prostu ona nam przyspiesza kupno dodatkowych kart i także nie ma żadnego balansu zachowanego. Znaczy nie ma... Źle. Nie ma balansu, który... Balans nie zostaje zachwiany. Jeśli ktoś ma ochotę wydać pieniądze, po prostu dokupuje kolejne karty, talie. Najważniejsze chyba całe deki, które są tak zwane deki, które pozwalają wykupić całe frakcje. Możemy kupić Inferno, Necropolis, Barbarzyńcu oraz Inferno. Przystań, póki co pewnie dopiero będzie dodana w pełnej wersji. Oczywiście można kupić paczki, dwie karty losowe, później 12 oraz 7 kart plus karta bohatera. Ja właśnie tak stworzyłem swoją talię Inferno, że pierw kupiłem talię z 7 kartami bohaterem, później kilka po 12 kart oraz parę razy po 2. Oraz można kupić tak zwany box, który kosztuje 1000 medali i zawiera on kilkanaście kart, raczej talii po 12 kart, które można po prostu dodać do swojej całej puli kart. Ok, i tak szybko powiem, że jeśli chcemy stworzyć własną talię dodatkową innej frakcji, to musimy mieć minimum 50 kart i minimum 50 kart do 200, w tym kilka, w tym oczywiście jedna karta bohatera, 5 kart eventu, ja jedną po dwie karty oraz no jednostki, zaklęcia i fortuny tak zwane. Okej, ja będę się z wami żegnał, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach i zapraszam do gry, bo mam nadzieję, że spotkacie mnie na polu walki. A ja się z wami żegnam. Cześć.